Dzień dobry Państwu. Proszę pozwolić mi jeszcze raz w naszym wspólnym imieniu przywitać naszych wspaniałych gości, członków Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Wojska Polskiego, pana dyrektora wraz ze współpracownikami z Muzeum Południowego Podlasia. To piękny moment w historii naszego miasta, gdy właśnie do niej się odwołując, starając się pokazać, jak jest piękna i bogata, finalizujemy proces tworzenia Izby Pamięci Lotniczej, która podkreśli nie tylko fantastyczną historię 61. Szkolno-Bojowego Pułku Lotniczego w Białej Podlaskiej, ale także historię podlaskiej wytwórni samolotów, tej, która w okresie międzywojennym była jedną z największych w Polsce i w Europie. To wspaniały wycinek historii naszego miasta, niesamowicie wyróżniający Białą Podlaską w skali naszego kraju. Jestem bardzo wdzięczny członkom stowarzyszenia, tak pięknie prezentującym się naszym lotnikom, za podtrzymywanie tej tradycji, za utrzymywanie tych więzi koleżeńskich, które powodują, że w Białej Podlaskiej nie zapominamy o tym, jakie wyjątkowe rzeczy się w Białej Podlaskiej zdarzały. To także moment, w którym, choć nie zaskoczymy już mieszkańców, bo od kilku dni mają okazję go podziwiać, oficjalnie informujemy o wykonaniu muralu, pięknego muralu na kamienicy przy ulicy Sidorskiej, muralu z motywami lotnictwa wojskowego, z wyszczególnieniem statków powietrznych, którymi odbywano loty, które stacjonowały w naszej jednostce. Bardzo widowiskowy, znakomicie uzupełniający miejską przestrzeń, tak mile przyjęty już przez mieszkańców Białej Podlaskiej. Tutaj w naszym wspólnym imieniu złożę serdeczne podziękowania ponownie członkom Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Wojska Polskiego, bo to oni złożyli ten projekt w budżecie obywatelskim, uzyskali życzliwą ocenę mieszkańców i efektem właśnie tych starań jest powstanie tego muralu. Izba Pamięci będzie nie tylko branżowym, wspominkowym miejscem. Przede wszystkim zyska ogromny walor edukacyjny. Jej ideą jest otwarcie się na mieszkańców i osoby odwiedzające Białą Podlaską, a dodatkowo jej znaczenie zostaje wzmocnione sformalizowaniem współpracy z Muzeum Południowego Podlasia, które swoją merytoryczną opieką i wsparciem obejmie funkcjonowanie Izby. Raz jeszcze Państwu bardzo za to dziękuję. To jest piękny dzień dla nas, bo zwieńcza wiele lat ciężkiej pracy członków naszego stowarzyszenia, mającej na celu, żeby nie zapomnieć o tym, co tutaj się działo pod względem lotniczym, czyli funkcjonowania zarówno jednostek naszych, czyli 61. Pułku i jednostek, które tutaj funkcjonowały, czyli 59. Pułk i trzecia komenda lotniska i trzeci ośrodek szkolenia lotniczego i wcześniej eskadry lotnicze po wojnie, ale też podlaskiej wytwórni samolotów i w ogóle historii lotnictwa na Podlasiu. Chciałbym zaznaczyć, że w zasadzie można przyjąć, że południowe Podlasie jest kolebką polskiego lotnictwa ze względu na to, że dokładnie 125 lat temu Czesław Tański nieopodal w Janowie Podlaskim wykonywał swoje pierwsze loty na terenie Rzeczypospolitej na swojej lotni, którą wykonał. Stąd też 125 lat na terenie południowego Podlasia lotnictwo funkcjonuje. Naszym celem było, żeby po prostu tego nie zapomnieć. Stąd też była sala tradycji, która funkcjonowała nieopodal lotniska, później w budynku lotniska. W związku z tą sytuacją, gdzie teren lotniska został przejęty przez jednostki obecnie już tam funkcjonujące, musieliśmy to miejsce zmienić. I tutaj bardzo serdeczne podziękowania panu prezydentowi, bo dzięki panu prezydentowi, dzięki pracownikom urzędu, dzięki pracownikom spółek miejskich, przy wielkim wsparciu mogliśmy to miejsce odnaleźć. Dzięki również bardzo owocnej i bardzo profesjonalnej współpracy z panem dyrektorem,
jesteśmy pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu pana dyrektora i pana pracowników i bardzo wielkiego zaangażowania w realizację tego projektu. Projekt ma na celu nie tylko ekspozycję pamiątek o lotnictwie, tym, które funkcjonowało na Podlasiu, ale również, tak jak pan prezydent powiedział, war edukacyjny. Oczywiście wielka też jest pomoc naszych przedsiębiorców bielskich, którzy wspierają naszą działalność. Pana Romaniuka, pana Tomaszuka, pana Wójciuka, hurtownię Koala. Dzięki ich wsparciu też możemy zdecydowanie lepiej przygotować się do tego, żeby ta izba funkcjonowała dobrze. Oczywiście głównymi sprawcami całej sytuacji są pan pułkownik pilot Franciszek Ostrowski, nasz radny miejski, i pan major pilot Jerzy Trudzik. Oni wymyślili, oni wyprodukowali, że tak powiem, kolokwialnie projekt do budżetu obywatelskiego i dzięki ich niesamowitemu zaangażowaniu i pracy uzyskaliśmy wynik bardzo, bardzo wysoki. Jesteśmy już na dobrym etapie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej izby. I mamy już mural. Trwają prace i niedługo rozpoczną się prace instalacyjne monumentu. Trwają prace wewnątrz pomieszczenia, czyli mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli nam na to, żeby w planowanym we wrześniu otwarciu wszystko zafunkcjonowało tak, jak należy. W pierwszej kolejności chciałbym przedstawicielom Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa pogratulować samego pomysłu wzięcia udziału w projekcie w budżecie obywatelskim. Jednocześnie pogratulować tego, że osiągnęliście panowie no chyba jeden z najwyższych wyników, jeśli chodzi o głosowanie w tymże budżecie, co pokazuje, że jest olbrzymie zainteresowanie społeczeństwa tą tematyką, która w zasadzie od lat jest związana z naszym miastem, z lotniskiem, które w zasadzie w dniu dzisiejszym no przeszło już do historii, ale jest już ponownie przejęte przez wojsko i to też powoduje duże zainteresowanie młodzieży. Poprzez państwa projekt, państwa przyszłe działanie, myślę, że ta młodzież będzie mogła być zainteresowana wojskowością, lotnictwem i wszystkim, co jest z tymi wojskowościami, wojskowymi sprawami związane. Nasza współpraca ze strony Muzeum Południowego Podlasia no będzie się opierała przede wszystkim na wspieraniu państwa stowarzyszenia, wspieraniu działań edukacyjnych, wspieraniu poprzez merytoryczną oprawę tego przedsięwzięcia, poprzez pozyskiwanie eksponatów, poprzez opracowywanie wszelkich związanych z tymi eksponatami dokumentacji. Także nasza deklaracja jako Muzeum Południowego Podlasia przybiera dzisiaj formę pisemną, formę umowy o współpracy, która jest bezterminowa, także będziemy ją realizować, mam nadzieję, że jak najdłużej. W obrębie tej współpracy oferujemy ze strony muzeum przede wszystkim wsparcie, ponieważ panowie jesteście gospodarzami tego przedsięwzięcia, gospodarzami tego miejsca. Natomiast my deklarujemy pomoc w tym zakresie, która to pomoc jest również ujęta w umowie o współpracy, którą nie przedłużając chciałbym przy asyście pana prezydenta Michała Litwiniuka przekazać do podpisu panu prezesowi Sokolskiemu.